tak gromadzie raczej. Niech sobie pośpią, ja będę czuwał. Co ty, Maciek, mówisz? Czy ty głupi jesteś, że masz tyle serca? Dla pastuchu? Nikt na świecie nie ma tyle współczucia dla drugiego. Tylko ty, jeden. Zostaw mnie, nic ci nie jestem winien. Idź sobie. Co z ciebie za pan, że z tobą pogadać nie mogę? Ze mną sam Herod się liczy, a ty uciekasz. Nie bądź głupi. Może i głupi. Niech się Herod z tobą brata. Ja mu niczego nie zazdroszczę. Nie wystarczą góry wysokie, lasy. Patrzę w słońce, słucham szum drzew i jestem szczęśliwy. Mówisz, że nie chciałbyś być Herodem? No chyba na tym nie wiem. On bogaty i wszystko potrafi. Co Herod Herodem, a Maciek Maciek. Daj mi święty słowo, idź sobie. Proszę, moje piękne panie, proszę, usiądźcie obok mnie. Odpędźcie tęsknotę, bo chcę mnie zadusić. Lub tu diabeł, żarty sobie stroił. Ja tam nie wiem. Słońce pięknie świeci, gwiazdy radośnie mrugają na niebie, aż radość w sercu czuję. Taki, motyle, pola, lasy, tyle cudowności. Chociaż jednak duszę jakoś tęskni. Żal mi trochę ludzi, bo wilkami są dla siebie. Tylko za pieniędzmi biorą. Cierpią, chorują, później w samotności umierają. Widzisz, chociaż świat jest tak piękny, to ludziom na ziemi jest źle. Wytłumaczę ci, skąd wśród ludzi bierze się tyle zła. Kiedyś Bóg stworzył raj dla ludzi. Pierwszy człowiek, Adam, był bardzo szczęśliwy. Otrzymał niewiastę Ewę za żonę i rozmawiał z Bogiem. Jedyne, czego mu nie wolno było, to zerwać owoców z drzewa poznania dobra i zła. Bo wtedy niebo zamknie się przed nim i stanie się wszelkie zło. To pewnie Adam nie zerwał owocu z zakazanego drzewa. Niestety. Szatan jest zmusił drzewę, żeby tylko owoc dała Adamowi, a tego zjadł. Chcieli opuścić kraj. Nieszczęśliwi. Teraz już wiem, dlaczego ludziom tak źle się powodzi. Ale czy nie można im w żaden sposób pomóc? Jest ratunek! Bóg obiecał wezwać swego syna jako zbawcy wszystkich ludzi. Przyniesie on pokój i miłość, a czas jego przyjścia jest bliski. To właśnie tej nocy ty i twoi bracia zobaczycie rzeczy, jakie się jeszcze nie działy. Teraz my już odchodzimy, ale ty pamiętaj, tutaj usłyszałeś. Co to będzie? Co to będzie? Bracia! Dla ludzi się odkupiciel, który świat nadrabi,
ludziom miłość i pokój przyniesie. Od tej chwili ja nie z nikiem będą się bratać, a pies z królikiem będą się bawić. Więc radujmy się z tego, co zostało nam objawione. Ruszajmy!
tutaj naszego spotkania, bo nie znaleźliście, tutaj spodem jest chłodno. To trzeba się będzie rozgłuszać właśnie troszeczkę. Ja tutaj zaproszę zaraz jeszcze kogoś takiego, kto może nas troszeczkę rozgłuszać. Teraz tak z chwilą, jeżeli dziewczyny, i troszeczkę potańczymy.